Na konferencję Marcin Białkowski zaprosił burmistrza Ścinawy. Obecność Krystiana Kosztyły nie była przypadkowa. 4 lata temu, gdy w wyborach ubiegał się o fotel burmistrza, zarzucano mu, że obietnice o zgazyfikowaniu wsi to kiełbasa wyborcza. Tymczasem Krystian Kosztyła obietnicy dotrzymał. Kończy się właśnie pierwszy etap jednej z najważniejszych inwestycji, którą samorząd realizuje we współpracy z firmą Gengaz Energia. Mamy XXI wiek, a w niektórych miejscowościach naszej gminy nie ma dalej gazu. Wszyscy chcemy mieć dostęp do wody, kanalizacji i gazu. Przecież w końcu płacimy za to podatki. Moi oponenci pisali list do mieszkańców, że to gaz wyborczy. Dzisiaj, drodzy Państwo, te plany się ziszczają. Jesteśmy w tej chwili w miejscowości Parszowice, gdzie gazociąg już jest wybudowany. W tej chwili, jeżeli chodzi o główny rurociąg, który połączy Prochowice ze Ścinawą, trwają prace już na terenie gminy Prochowice w okolicach miejscowości Lisowice. To tak naprawdę zostało kilka kilometrów do tego, żeby połączyć te dwie miejscowości rurociągiem gazowym. Burmistrz dodaje, że rozpoczynając pracę nad gazyfikacją gminy, zaproponował dołączenie do projektu swoim sąsiadom. Proponowaliśmy możliwość korzystania z naszego rurociągu sąsiednim samorządom, gminie Prochowice, ale także gminie wiejskiej Lubin. Rozmawialiśmy o tym kilka razy na spotkaniach. Inicjowaliśmy także spotkania z władzami firmy Gengaz Energia. Dzisiaj niestety nie mamy żadnych konkretów, nie mamy podpisanego porozumienia. Wysyłaliśmy takie projekty porozumienia, umowy partnerskiej na współfinansowanie tego rurociągu gminie wiejskiej Lubin na początku 2017 roku. Dzisiaj żadnych konkretów i deklaracji na piśmie w tym zakresie nie mamy. Jeden samorząd nie jest w stanie udźwignąć takich dużych inwestycji, a wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo, dużo więcej. I myślę, że to nie jest pierwszy projekt, do którego przystąpię, jak wygram wybory. Myślę, że tak samo ścieżki rowerowe, które łączące Lubin ze Ścinawą, tak samo będziemy realizować i wiele pewnie innych projektów. Po raz kolejny burmistrz Ścinawy zaprosił do współpracy tym razem kandydata na wójta gminy wiejskiej Lubin, Marcina Białkowskiego.